Przede wszystkim mieliśmy okazję poznać wszystkie tajniki Facebooka i innych mediów społecznościowych. Można było dowiedzieć się między innymi o tym, w jaki sposób skutecznie zaplanować działania reklamowe, ale też wzmocnić, poprawić i rozwinąć komunikację z naszymi użytkownikami i osobami, które obserwują nasze profile. To przede wszystkim bardzo przebojowa i kompetentna kobieta. Przekazuje wiedzę dosyć szybko, merytorycznie i zna odpowiedzi niemalże na wszystkie pytania. Nasz fanpage to przede wszystkim bieżąca informacja o pracach, które realizuje nasza spółka z myślą o mieszkańcach. No i przede wszystkim ta wiedza, którą tutaj zdobyłem, mam nadzieję, że przełoży się na to, aby te informacje były przekazywane jeszcze w sposób praktyczniejszy, korzystniejszy, bardziej czytelny dla odbiorców. Też warto zwrócić uwagę, że w czasie dzisiejszego spotkania mieliśmy okazję do dyskusji, która też pozwoliła na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami konferencji. Jak się okazało, czasami mamy bardzo wspólne niemalże problemy, które udało się tutaj przy okazji rozwiązać. Jako MPWiK przede wszystkim informujemy o bieżących pracach i przerwach w dostawie wody, ale też przekazujemy informacje na temat tego, czym zajmujemy się dodatkowo, w jaki sposób rozwijamy się z myślą o naszych klientach i mieszkańcach, a także stawiamy na aspekt ekologiczny. Oczywiście staramy się dostarczać informacje równomiernie, natomiast przede wszystkim staramy się utrzymywać bieżący kontakt z naszymi odbiorcami, odpowiadać na wszystkie pytania, które są do nas kierowane.